Iza Badurek z nami tutaj stoi, no, za kamerą. Prezes Paweł Jóźwiak mówi, że to jedyny, no, taki historyczny moment, kiedy zrobiłaś wagę, ale to nie jest do końca prawda. O Jezu, ale wy zawsze tak musicie rozpoczynać historyczny moment, tak? Pierwsze, zwróćcie sobie uwagę. Prezes tak mówi, ale no, przed lubelskimi galami zawsze robiłaś wagę, tak? Czy nie? Okej. Okay. Robiłam. Dobra, a teraz... Przed też zrobiłam, z drugim podejściem. Okej, okay, zgadza się, to jest za tobą. No wiesz, gdzieś tam wiadomo jak jest. Teraz jak rozumiem problem... Jak chłopaki nie zrobią wagi, to nikt tak o tym nie trąbi, tylko jak Badurek nie zrobił. Jak to jest? No wiesz, zmazujesz teraz tę złą pasę, także chyba jest tak dobrze. Poprawiłam się, przepraszam za wszystkie niedogodności, jakieś nie zrobiłam, teraz zrobiłam, dziękuję. Ciężko chyba nie było, bo z tego co mi mówiłeś we wtorek, miałaś tam do zbicia 2, tak? 3 kilogramy? Wydawało mi się, że nie będzie ciężko, ale było ciężko akurat. Coś mi nie poszło, tak, ale zrobiłam tę uwagę i właśnie zastanawiam się, czy muszę podjąć jakąś współpracę z kimś, czy może powinnam pomyśleć o zmianie kategorii wagowej. No na razie nie wiem, na razie myślę o tym pojedynku, co teraz będzie. No, u kobiet na pewno ta waga schodzi inaczej, zupełnie oczywiście inne organizmy. Zbijasz za pomocą wody, wanna, sauna, jak to wygląda? Teraz sauna. I dużo musisz tam spędzić czasu, żeby zbić te ostatnie kilogramy, na przykład w tym tygodniu? No uwierzcie mi, że w ciągu tych 2 dni chyba pobiłam rekord Guinnessa. No to jestem ciekaw, wiesz, znowu gadamy o wadze, ale będę dopytywał. Kurczę, no jedna sesja trwała 40 minut, także okay. Bez wychodzenia. A ile ich było? Ho. Już nie chcę o tym nawet wspominać. Natomiast widzę, że czujesz się dobrze i psychicznie, i fizycznie, więc jutro będzie ogień. Tak, no bo ja jestem przyzwyczajona w sumie do takich hardkorowych, nie wiem jak to powiedzieć, do zbijania wagi takiej hardkorowej. Kurczę, no i bardzo dobrze się czuję i jutro pokażę to. Na ważeniu też było dosyć, no tak gorąco powiedziałbym, mocny stare down. Coś sobie powiedziałyście? Nie, nic sobie nie powiedziałyśmy. Bardzo szanuję Anitę jako zawodniczkę. Nie zamierzam jej obrzucać jakimś błotem, bo obie trenujemy, obie jakieś tam mamy sukcesy i to jest bez potrzeby. Siła i w ogóle warunki fizyczne twoim zdaniem po twojej stronie? Chciałabym, że tak uważam. No, podchodząc do tej walki uważam, że w każdym aspekcie jestem lepsza. Nie jest też tajemnicą, że wywodzisz się z judo? Myślisz, że Anita będzie gotowa na jakieś ewentualne techniki właśnie z tej dyscypliny? Bo ona no, coraz rzadziej jest widywana w MMA. Kurczę, no na pewno, tak jak każda przeciwniczka wie, że wywodzę się z judo, z parteru, lubię to, to na pewno trenuję to, tak jak ja przed innymi stójkę i tak dalej, nie? No ale kurczę, no jak mi pozwoli coś zrobić w stójce, to będzie w stójce, no nie, to nie jest koniecznie, że akurat muszę do parteru zejść. Okej, okay. Tym razem powiedziałaś, że tej decyzji sędzią nie pozostawisz. Nie zostawię i na pewno to się skończy przed czasem. Okej, okay, mocny statement, ale właśnie myślisz, że bardziej stójka, czy jednak jakieś poddanie? Nie mam pojęcia. Mam jakieś tam... W sumie mam pojęcie, ale co ja będę teraz mówić, jak zaraz obejrzy to i już będzie wszystko wiedziała, jak przegra. Czyli dokładny plan na tę walkę jest? Jest, dokładny. Okej, okay, ale jest też plan B na przykład? Bierzesz pod uwagę, że coś może pójść nie tak? Czy jesteś o tyle bardziej doświadczona, że się nie boisz? Kurczę, no chyba każdy zawodnik powinien być świadomy, że czasami może coś nie pójść. No, przede wszystkim jestem przygotowana na 3 rundy, a kondycyjnie. Także myślę, że nie będzie jakichś problemów. Co dalej? Co potem? Chciałabyś rewanż na przykład z Kasią Lubońską? Poczekam na propozycję włodarzy. Na razie w sumie nie chcę o tym myśleć, chcę zrobić tę walkę. No mamy taką dosyć dobrą kategorię wagową w Polsce, że na pewno będą jakieś propozycje, czy w sumie z Polski, czy z zagranicy. No zobaczymy. Wiem, że na pewno śledzisz polską scenę MMA. Jak wiesz, no podbijają rynek organizacje walk na gołe pięści. Tobie się to podoba? Jak to oceniasz? No kiedyś miałam taką propozycję, nawet byłam chętna, ale potem wystraszyłam się, że jednak nigdy w życiu nie biłam się na gołe pięści i chociaż bardzo dobre pieniądze oferowali, które by mi mogły pozwolić przygotować się na każdą galę MMA, to no kurczę, gdybym miała, nie wiem, rozcięty nos, gdzieś policzek, no to nic mi nie wynagrodzi, prawda? No jednak jestem kobietą i nie chciałabym mieć jakiś blizn na twarzy. No, to były polskie organizacje? Tak. No kurczę, no proponują naprawdę duże pieniądze. Można się skusić, nie wiem jak u chłopaków, ale u dziewczyn jest konkretnie. Te rozcięcia nie zawsze są takie złe, natomiast każdy mówi o dłoniach, no bo często je sobie łamie, ma porozbijane kostki i to może wykluczać w kolejnych walkach właśnie w MMA. To może tu jest większe ryzyko tak naprawdę.
No widzisz, chyba jesteś bardziej ulicznik niż ja, bo ja nawet o tym nie pomyślałam, że mogę coś sobie w kostki zrobić, no ale faktycznie. No nie mam pojęcia, dlatego bardziej to była na początku decyzja, o kurczę, ile pieniędzy, zgodzę się, ale potem zaczęłam, przemyślałam, to nie jest dla mnie. Okay. Czyli twój rekord na ulicy, jak rozumiem, 0-0. No, może coś się zmieni. Dzisiaj może, jak gdzieś pójdę. Na razie 0-0. Okay. No ale przed walką chyba odpoczynek. No, czy wiesz, bo każdy ma jakąś inną metodę. Ty, jak rozumiem, gdzieś tam zamykasz się w hotelu, czy raczej spędzasz ten dzień normalnie? No, spaceruję. Nie chcę się zamknąć i leżeć. No, chcę, żeby to tak wyglądało jak normalnie. Na co dzień funkcjonuje. No, oczywiście treningu nie zrobię takiego, ale na pewno nie będę leżeć i nie będę czekać. No dobra, my czekamy na jutro za to. Wielkie dzięki i widzimy się. Widzimy się, do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.